Odważny, wyjątkowy i symboliczny. Taki budynek urozmaicił nabrzeże Wisły. Krikoteka, ośrodek dokumentacji sztuki Tadeusza Kantora, reżysera, malarza i performera, stanęła naprzeciw słynnego krakowskiego Kazimierza. To odważne zestawienie starego z nowym, na zasadzie kontrastu. Budynki XIX-wiecznej elektrowni połączono z nową konstrukcją, pełniącą rolę ramy dla odrestaurowanego zabytku. Takie rozwiązanie ma w luźny sposób nawiązywać do tzw. ambalażu, czyli praktykowanego przez Kantora artystycznego zabiegu opakowywania pospolitych przedmiotów. Sufit nad dziedzińcem, z cienkich arkuszy stalowej blachy, pełni funkcję lustra. W nieco surrealistyczny sposób odbijają się w nim odrestaurowane budynki elektrowni, Wisła i bulwar. Nową część osłonięto perforowaną okładziną z rdzawej stali kortenowskiej. Jej kolor pasuje do ceglanych elewacji budynku po drugiej stronie ulicy i fragmentów ścian elektrowni. Otwory w kortenie przepuszczają światło do niektórych wnętrz. Od środka przez ażur perforacji można oglądać panoramę Starego Krakowa i Wawel. Współczesna część budynku jest podobna do mostu, dlatego konstrukcje najwyższych kondygnacji tworzą sporych rozmiarów kratownice wsparte na dwóch betonowych pylonach. Aby zobaczyć konstrukcję, trzeba wejść do klatki schodowej ukrytej właśnie w pylonie. By zwiedzić ekspozycję, trzeba zejść do podziemi. Ten mało praktyczny zabieg tłumaczony jest nawiązaniami do sztuki Kantora. Pod dziedzińcem, który pełni także rolę widokowego tarasu, znajduje się podziemna część i główne wejście do krikoteki. Tu łączy się stary budynek, mieszczący archiwa oraz teatralną salę wielofunkcyjną, z nowym, kryjącym pomieszczenia wystawiennicze. Krikoteka to budynek rzeźba, nieoczywisty i zaskakujący dowód wyobraźni architektów. Udało się oddać ducha twórczości artysty, któremu poświęcony jest ten najnowszy symbol Krakowa.